co kurwa ściema. Nie rób ten, jaka kurwa wspólna scena. Takie nie ma, takie nie ma, takie nie ma. Super MC, popularne jak Pepsi. Oni nie są lepsi, tylko trochę bardziej grzeczni. Bezpieczni w swoich studiach waleczni, a poza nimi świetni. Ty byś taki MC, to zdisuj ten klip. I ten track maki na maksa, zdisuj beat. A twój kawałek w necie zasłuży na miano hit. Bo tylko tak można zrobić karierę w tym kraju. To jest przestroga dla młodych raperów na haju. Nieważne, z Niemczech, frakcji, Stanów czy Bombaju. I nieważne, czy wydajesz demo w lutym czy w maju. To w grupę musisz wchodzić gwiazdom na każdym saporcie, aby twój materiał puścili u siebie w porcie. Przygotuj się na ciężki set na tym raporcie i zmierz życzenia jak zgłuchnie świeczkę na własnym torcie. Bo wszyscy ci cukrują na koncercie, obiecują twoim numerem telefonu, sprytnie manipulują. Nie czują, że własnego fana oszukują. Plują mu w twarz i to już nie pierwszy raz. I dolą, że pomogą ci się wybić, ale jutro, bo dziś zdobywają Warszawę, a potem Kutno. Oni są świadomi i trzymają cię z dala. Wiedzą, że twoje rymy rozpieprzoną ich legala. I co, wtedy by się z nimi stało? Ich życie jak ta jakard by się rozleciało. Więc nie chcą cię dopuścić do studia i wytwórni. Myślą, że to cię zatrzyma? Chyba są durni. Dlatego prostuj środkowy palec tylko dla nich. Nie słuchaj na iPhone'ach ich metafor tanich. Hip-hop nie umarł, tylko zdycha jak pies. Bo brak mi świeżości, która w tobie jest. Lokują twoje nielegale, bo wiedzą, że są the best. To nie już obrośli, w co? W złoty bierz. Słuchaj synu, w 96 żyliśmy w jedności. Mówiliśmy walowa, w tekstach nie brakowało szczerości. Nie było pasywności ani walki. Otarniemy przed koncertami, paliliśmy jointy, a nie lemy. Rozmawialiśmy o karierze i blasku sceny. Przyrzekaliśmy sobie pomocy, że nie będziemy jak kiedy ściemy. Ale z biegiem czasu wszystko się zmieniło. Tamta solidarność umarła, tych gówniarzy już nie było. Idę teraz do nich, jadę z moim nielegalem. Mają mnie w pizdzie, mówią, że są zajęci stale. Także zastanawiam się, kto jest kto. Prawdziwość utracił, jako cenę za to zapłacił. Wiarygodność tracił u swoich braci. Oni teraz wielko lodę, a my z trzecim. Nożą sukcesy, noszą markowe dresy. Omijają finansowe stresy. Dla nich liczą się tylko pop wykresy. Także mimo wszystko to uważaj na przyjaciół, abyś ich by szybko i gwałtownie nie utracił. Bo to są doświadczenia z życia, jest ich sporo. Uwierz, oni muszą być pod ścisłą kontrolą. Ścisłą kontrolą. Początek jest fajny, a potem o nic nie dbają. Pierwszy wspierają, a potem nóż plecy wbijają. Tak działa psychologia tłumu. To jest normalne, oryginalne, fatalne, banalne, lecz nieopłacalne. A gdy odniesie sukces, to będzie nachalne. Podepnę cię skrzydło, choć im nie raz pomagałeś. W zasie kręci wokół, bo je z nimi budowałeś. Razem z nimi kreowałeś i ich wspierałeś. Lecz życie pokazało prawdziwą puentę. Po raz kolejny na szyi zawinęło pętlę. To samo się tyczy fałszywych menadżerów, raperów prowadzonych, nie utrzymując tak naprawdę sterów. 2012 nie odszedł bez żadnego słowa, będąc jak niemowa, po prostu wyparował i znik. I teraz nie rozkminiam tego jak komisarz Big. Uodporniłem się dosyć dawno na ten trik. Odpowiedz sobie sam, kto tu jest Dick. I nieważne, że Allegro sprzedało moje 900 płyt, to zlicuj ten beat, ty już będziesz lepszy ode mnie. Uzyskasz miano celebryta i opuścisz podziemię. Molesta Evenement, 99 rok, już dawno zdefiniowali, kto jest kto. Ja tylko przypominam teraz tobie to. Pamiętaj, że pustaki pociągną cię na drogę tego. Zapamiętaj jedno, że przyjdzie taki czas, że ktoś ciebie zbisuje za flow, gesty i ciężki bas. Zimny.
świat w necie. Witam na planecie, na której to wyżyjecie. Gdzie człowiek jest nikim, walczy o nowe bryki, walczy o pieniądze, że aż palną mu się styki. Genetyczne nawyki powoduje, że jest dziki, bierze narkotyki, w tym nie ma logiki. Co to za świat, gdzie rządzi finansowy brak? Ma kredytowy bank i każe jak kat. Znieczulica ludzi, agresję we mnie budzi. Zazdrość nas brudzi, to mnie już nudzi. Trudzi, tego marazmu nikt nie pobudzi. To samo jest w muzyce, o tej samej tematyce. Wszystko się powtarza i w całej galaktyce. I na siłę to wpychają, na półki gówno dają. Oni o to nie dbają i wcale fair play nie grają. Nawzajem się pucują i nawzajem się zbierają.